witam Was wszystkich oglądających mój kanał. Jak zauważyliście, sceneria jest troszeczkę inna niż zwykle, ale to dlatego, że chciałabym Wam pokazać troszeczkę kawałek mojego życia, tak w skrócie. Więc zrób sobie ciepłą herbatkę lub kawę i potowarzysz mi w moim bardzo pracowitym dniu. Więc zaczynamy! A więc najpierw zaczynam od ściągnięcia doniczek z kwiatami. Mam kawałeczek swojego podwórka, więc zbędne rzeczy, które są tutaj na tarasie, powynoszę je właśnie tam, ażeby łatwiej mi było ogarnąć, że tak powiem, ten taras. Meble ratanowe kupiłam 2 lata temu z drugiej ręki. W tym roku przemalowałam je na kolor biały. One potrzebowały już jakieś przemiany. Mam nadzieję, że posłużą mi jeszcze jakiś czas. Widać, moja pomocnica jest zawsze przy mnie. Meble ratanowe również wyniosę, dzięki temu będę miała więcej wolnego miejsca na tarasie. Jest sporo mebli, których niestety nie dam sama rady wynieść, na przykład huśtawka, dolnicę z trawą lub drewniany stół. To są rzeczy naprawdę ciężkie, więc zostawię je tutaj. Będę je po prostu przesuwała z miejsca na miejsce. Odpalam swoją dmuchawę, ażeby pozbyć się tych wszystkich zgromadzonych liści tutaj na tarasie, jak i kurzu w podbitce dachu i ścian. Tutaj możecie zauważyć coś bardzo niespotykanego, a mianowicie reakcję mojej Tosi. I z tego co wiem, to nie ma psa, a przynajmniej ja tak myślę, który by tak radośnie reagował na tego typu przedmioty, na przykład odkurzacz czy dmuchawa. Moja Tośka jest po prostu ewenementem. Odkurzacz działa na nią jak plachta na byka. Do mycia podbitki używam ciepłej wody z płynem do naczyń. Ścianę, którą widzicie tutaj, wymyślił i wykonał mój mąż i uważam, że nadaje temu tarasowi takiego niepowtarzalnego uroku. Jest piękna, aczkolwiek wymaga więcej pracy, bo trzeba ją co jakiś czas dobrze wymyć, wyszorować, ale mam w planie pokryć ją lakierem i wtedy może uniknę już tej zbędnej pracy, jaką jest właśnie mycie jej. Po zalakierowaniu również trzeba będzie ją przemyć, ale to już nie będzie takiego dużego nakładu pracy.
kiedy chcę nacieszyć moje oczy i chwilką od tego wstydali się na moją kwiatową krawatę. Jak widzicie, nawet na trasie potrafią rozwiązać czaszkę. Ja nie stosuję tutaj żadnych środków chemicznych. Gdy już ściany, drzwi i okna ogarnięte, w ruch poszła moja gumowa szczotka do zamiatania. Jest ona naprawdę mega przydatna. Wykonana jest z takiej specjalnej gumy, dzięki czemu nie unosi się kurz przy zamiataniu. Łatwo jest ją utrzymać w czystości, wystarczy tylko stukać pod bieżącą wodę. No i jest polecana dla alergików. Następna szczotka to szczotka z twardym włosiem, czyli tak zwana ryżowa. Niestety nasza piękna pogoda coś zaczyna się psuć. Zaobserwowałam dość wyraźny wzrost zatrużenia. A to oznacza tylko jedno. Deszcz, wiatr, burza. Po burzy zawsze wychodzi słońce. I tym razem też tak było. Oprócz słoneczka ukazała się również piękna, kolorowa tęcza. Dobrnęliście do momentu, gdzie będziecie świadkami,
wykonania przeze mnie obciążników do podstawy parasola. Przez ostatnie 2 lub 3 lata nauczyłam się z przewracającym parasolem i dlatego też postanowiłam to zmienić. Jak widzicie, obciążałam go przeróżnymi ciężarami, od pustaka do kamienia. I ten nieestetyczny wygląd spędzał mi sens w głowie. Zawsze, gdy tylko pomyślałam o zakupie, a jest to wydatek niemały, bo od 200 zł to jest powyżej, a nie chciałam obciążać do nowego budżetu, więc postanowiłam, że zrobię to sama. Kupiłam zaprawę cementową i zaczęłam działać. Żeby cement dobrze związał, zostawiamy na około 1 dobę. Później wrócimy do tego. W międzyczasie, w ciągu dnia, podlewam kilka razy wodą. Umyłam latarnię, zeszlifowałam kawałek drewna, który posłuży mi jako stojak na kwiaty. Do konserwacji użyłam oleju jadalnego. Następnego dnia moje obciążniki już były suche, więc mogłam spokojnie je oddzielić od folii i dokładnie wymyć taras. Thank you.
Zrobię tutaj troszeczkę małych zmian. Czyli huśtawkę przesunę pod parasol. Jestem pod wrażeniem, że tutaj lata tyle owadów, ale najpiękniejszymi gośćmi i wdzięcznymi są bez wątpienia te piękne motyle. Małe, latające owady, zachwycające swoją lekkością i mieniące się kolorami. Warto zatrzymać się przy nich i zapomnieć o tych wszystkich kłopotach, jakie mamy w tym całym zabieganiu, po prostu oddać się naturze. Zabiorę Was na moją rabatę, gdzie zarwiemy troszeczkę kwiatów i zrobimy taką małą kompozycję kwiatową na stół.
Kochani moi widzowie, film ten nagrywałam w połowie sierpnia tego roku, ale mam nadzieję, że będzie on dla Was motywacją na rok przyszły. Nareszcie dobiłam do brzegu. Nie powiem, bo trochę potu wylałam, ale było warto. Do Was, kochani, mam taką małą prośbę, abyście polajkowali, zasubskrybowali i udostępniali moje filmy. Bardzo będzie mi miło, jeśli otrzymam od Was komentarze i na pewno na każdy odpiszę. Jesteście kochani, że dobrnęliście do samego końca. Życzę Wam spokojnego weekendu i dużo słońca jeszcze tego lata. Pa, pozdrawiam.